Chcę was zapewnić, kontynuował, że dalej będziemy strzec granic i pilnować, by ani szkodniki, ani żadne stworzenie wam nie zagroziło. Zatem czego nas oczekujecie? Gaberan podrapał się po ciemnobrowe włosy. Już mam cement w głowie. Tego, o czym mówił Satan, zerknął przyłotnie na brata, że pomożecie nam dorwać sprawców. Ludzie znów zaszemrali, ale Masan podniósł ręce, na co zaraz ucichli. Wiemy, że są wśród was i pewnie jesteście w stanie ich wskazać. Kilka osób nerwowo spojrzało na tych, których elfy podejrzewały zwierzaczy, lecz nikt otwarcie ich nie zdradził. Jesteście bardzo pewni siebie. Leatia postąpiła krok do przodu, ale jej głos pod końcem się załamał. Będziecie teraz wskazywać na chybu i trafił i rzucać oskarżeniami? Nie musimy zgadywać. Ojciec Dasana zrobił dwa kroki w jej kierunku. Widzę przez całą jedną z tych, którzy brali w tym udział. Krzyk zdumienia wyrwał się z kilku piersi. Szczególnie tych, którzy, podobnie jak choćby Gaberan, nie byli wtajemniczeni w to, co się działo w ich wiosce. Wzrok Leatii uciekł w bok, a kobieta z trudem utrzymała głowę prosto. Nie chciała dać po sobie poznać, że elf ma rację, że odkrył prawdę, którą z podobnymi sobie próbowała zachować w sekrecie. Nie masz dowodów, powiedziała, patrząc prosto w oczy. Nie masz dowodów, powtórzyła otwarta. Gdybyś miał, od razu by się przedstawił. Ale ma świadka, odezwał się młodzieńczy głos. O frustracji Masana świadczyły jedynie nagle zamknięte oczy i pełen irytacji wydech. Miał się trzymać od tego z daleka, mruknął w myślach do chłopaka, który przyciskał się właśnie przez tłum. Widziałam, jak jeden ze zwierzaczy zaatakował elfa. Drżący głos strumień był aż nazbyt doniosły, panujący na placu ciszy. Swatel zachęcił go gestem, by kontynuował. To wydarzyło się niemalże na samym początku. Pamela szła w kierunku granicy. Wesela ją zatrzymał, chciał z nią porozmawiać. I jeszcze jeden głos, szkodnik, mówił krótkimi, urywanymi zdaniami, które ledwo układały się w całość. Jakby wspomnienie było zbyt żywe w jego pamięci. Strumę, spokojnie, odezwał się Swatel. Nic ci nie grozi, mów dalej. Chłopak popijał głową, puścił wzrok na swoje stopy, zanim podjął wątek. Przemienił się w węża. Wydusił się w końcu i go zabiła. Mniej więcej połowa mieszkańców zdawała się zaskoczona tą informacją. Tylko rozwinęło się od chłopaka, jakby same słowa przenosiły chorobę i mogły sprawić, że ludzie zaczną przemienić się w zwierzęta. Niemożliwe. Odezwał się Gaberan ze wzrokiem utkwionym w strumę. Niemożliwe. Przeniósł spojrzenie na elfy. Ale zwierzęta nie są silniejsze od was. Zwykłe nie. Smutno zauważyła Trisa, zakładając złociste włosy za ucho. Moc ma już jednak sprawę, że zwierzęta są w stanie nas pokonać. Dlaczego w ogóle to robią? Spytała ta starsza kobieta. Ludzie ich wygnać, wytępić. Nie ma tyle ich miejsca. Kolejny głos włączał się do ogólnego hałasu i podstawnie. Leatia rozglądała się ukradkowo z lękiem, jakby jej sąsiedzi mieli zaraz sięgnąć po widły i kosy, by przepędzić ją i jej podobnych. Swatana próbował zapanować nad tłumem, ale bezskutecznie. Dopiero głos Masana to przebić się przez ścianę zgiełku. Nie przyszliśmy dosiać gniew i nienawiść, zaczął. Ale to coraz bardziej cichy. Ale chcemy sprawiedliwości. Chcemy wiedzieć, dlaczego w ogóle do tego doszło. Dlaczego zwierzęta atakują. Czy możemy to zmienić? Niedobra. Przesunęła się na kobieta, potem na pustę. Nerwowo się poruszała, jakby pragnęła czym prędzej zniknąć z oczu wszystkich zebranych. Trwała jednak w miejscu i czekała na dalszy rozwój wydarzeń. Tak, jak inni i podobni. Wiem dlaczego. Odezwał się znów strumę. A jego głos to się łamał, to stało się piskliwe. Oni czuli się słabi w porównaniu z wami. Teraz mają moc, dzięki której są silni. Nie potrzebują elfów. Ta moc wyrządza im więcej szkody niż pożytku. Jak wszystko, co pochodzi od Malusa i szkodników. Prychnął Lesami.